A jeszcze chciałem takie świadectwo z wczoraj. Głosimy na rynku, wiecie, i tak się zadziało, kurczę, że ktoś przejął nasz sygnał Bluetooth na głośniku. Ktoś z przypadku, nie wiem, czy wydaje mi się, że z przypadku, a może specjalnie, diabelskie działanie. Słuchajcie, nie to jest ważne. Ważne, że puścili jakąś muzykę, jakieś disco polo leci z tego głośnika, a ja zacząłem się modlić pod tym głośnikiem. Amen. I powiem wam, że uwolnił się we mnie wojownik. Amen. Ja nigdy nie oglądam ewangelizacji swoich, nigdy. Nie, idę, głoszę, robię, co mam zrobić i tyle. Ale wiecie, ja tej ewangelizacji nie pamiętam. Jak usłyszałem, zacząłem się modlić i usłyszałem, wyłącz to i idź. I poszedłem. I dopiero jak przyszedłem do domu, ochłonąłem tak naprawdę z tego wszystkiego, puściłem, patrzę się na siebie, kurczę, człowieku. Ja czułem, że Duch Święty przejął moje ciało. Amen. Amen. Tak się poczułem, że to nie byłem ja. W sensie, że ja byłem jako człowiek, ja tam stałem, ale to Amen. Wszystko, co się wydarzyło, tak działa Bóg. Amen. Nie trzeba się bać, że coś się wywalił po drodze. Że ktoś coś tam diabeł wsadził łapską. Ja stanąłem tam pod tym głośnikiem, będzie mnie przejmiesz tego. Nie przejął. Dokończyłem dzieła. Amen. Amen.